No, głosowałem niejako zaszantażowany. No i tak obserwuję od początku, kiedy PiS doszedł do władzy, to co pan i pańscy koledzy w partii robią. No i nasuwają mi się no, bardzo duże wątpliwości, czy w ogóle PiS to jest partia prawicowa. Zacznijmy od tego, że wszystkie te zobowiązania przedwyborcze to było tylko pustosłowie. W zasadzie z dzisiejszego punktu widzenia ani nawet to, co ludzie będący w PiS-ie, ministrowie, poszczególni ministrowie, niektórzy bardzo dobrze zrobili, to tak naprawdę pan Tusk obrócił w pesz w przeciągu kilku miesięcy. Nawet pan Macierewicz, który jeszcze kilka miesięcy temu w swoich felietonach mówił, że zmiany, które on poczynił przez dwa lata, no w sumie ciężkiej pracy, są nieodwracalne. Ostatnio z dużym tragizmem w głosie mówi, że no niestety tutaj on teraz liczy na to, że wyborcy wreszcie zagłosują we właściwy sposób. Natomiast ja się pytam pana konkretnie, jak to jest, że po dojściu do władzy PiS-u pierwszym posunięciem pana poprzedniego premiera Marcinkiewicza było oddanie, zaakceptowanie powiedzmy sobie no, bezprawia i oddanie Banku Handlowego Niemcom, nie Włochom, a Niemcom. Jak to jest, że... Panie Romanie, czy może pan może tak konkludować swoje pytanie, ale o co chodzi z tym bankiem handlowym tutaj? Takie wątpliwość mam. Czy by pan mógłby jaśniej troszkę powiedzieć parę słów na ten temat? No właśnie, bo zdaje się tam ten bank rzekomo włoski nie wywiązał się wobec z umowy w stosunku do Polski. W związku z tym można było Banku Handlowego na zasadzie takiej, że tamta strona się nie wywiązała z umowy, nie przekazywać obcym. Także to o to chodzi. Ale są jeszcze ważniejsze sprawy. To może tak króciutko jednym zdaniem pan postawi pytanie, dobrze? Dobrze. Przynajmniej chodzi mi o to, dlaczego taka kluczowa sprawa jak wybór prezesa Telewizji Polskiej nie zadecydował o tym, że w telewizji pojawiła się prawda, która by służyła PiS-owi, a nie byłaby przeciwko PiS-owi. Dlaczego w wielu wypadkach chodzi tutaj o lustrację, o obronę życia, dlaczego pan i pańscy koledzy, i również prezydent tak intrygowali, że nie doszło do pozytywnych zmian w tym kierunku. Dobrze, może tutaj postawmy kropkę, panie Romanie, i ja oddaję teraz głos tutaj naszemu gościowi. Bardzo proszę. Znaczy ja dziękuję. No, trudne pytania, może też nie najmilsze sformułowania, ale oczywiście ja przyjmuję każde pytanie jako takie, na które trzeba odpowiedzieć. Znaczy, jeżeli chodzi o sprawę banku handlowego, to jako żywo nie wiem, o co panu chodzi. Myśmy zatrzymali procesy prywatyzacyjne w tym ich kształcie, który był poprzednio. Byliśmy za to bardzo ostro atakowani. Przedstawiliśmy nowe plany, zupełnie inne pod tym względem, zupełnie inne. Przedstawiliśmy plan zachowania 100 najważniejszych przedsiębiorstw, strategicznych przedsiębiorstw pod kontrolą państwa. Prywatyzacja częściowa przez giełdę z dużym zyskiem dla państwa i powtarzam w bardzo wielu wypadkach z zachowaniem potrzebnych elementów kontroli. Także to jest naprawdę wielkie nieporozumienie. To, co pan mówi. No, podjęliśmy także walkę o PZU.
Można różnie oceniać pana Netzla, być może w tej decyzji personalnej. Ja nie podejmowałem, były jakieś błędy, ale on jednak walczył o to, żeby PZU nie zostało przyjęte przez Eureko. Nie można mu zarzucić, że tutaj nie robił tego, co można w tej sprawie, więc chciałbym jednak, żeby to było.